Proszę otworzyć! Policja, otworzy drzwi! Panie dyrektorze, sporo się mówi ostatnio o funkcjonowaniu służb specjalnych. To są takie specyficzne struktury, o których nie powinniśmy za dużo wiedzieć, żeby działały skutecznie. Ale skąd mamy wiedzieć, czy działają skutecznie, skoro nie powinniśmy o nich zbyt dużo wiedzieć? No to jest taka pozorna kwadratura koła. Uważamy, że w departamencie, w którym mam okazję kierować, że jest pewien zakres spraw. To są sprawy związane z prowadzoną pracą operacyjną i w interesie państwa rzeczywiście pewien zakres spraw powinien być objęty tajemnicą. Natomiast nie zgadzam się z tezą, czasami lansowaną, że w ogóle nie powinniśmy wiedzieć nic o funkcjonowaniu służb specjalnych. To jedna z wielu instytucji, jakie działa w demokratycznym państwie prawnym za pieniądze polskich podatników. I tak, raz do roku, jak do każdej innej instytucji, pukamy do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, do Agencji Wywiadu, do Centralnego Biura Śledczego w Policji, do samej Policji, do Centralnego Biura Antykorupcyjnego, do Straży Granicznej, czyli sam pan widzi, do wszystkich tych służb, które prowadzą pracę operacyjną, sprawdzając, jak wydają środki publiczne w ramach tzw. kontroli budżetowej. Ale od pewnego czasu również przyglądamy się realizacji zadań. I znów pukamy do służb specjalnych, przeprowadzamy i będziemy przeprowadzać kontrolę. Proszę powiedzieć, w jaki sposób w tych jednostkach przyjmowani są kontrolerzy NIK? Niechętnie bronią się przed tymi wizytami pracownicy służb specjalnych? No tutaj proszę mi pozwolić, że nie powiem w jakich służbach, ale już mamy drugi przypadek. Przepraszam, że będę nieskromny, ale to już jest drugi przypadek, kiedy szef najpierw jednej służby specjalnej, teraz drugiej, pytał się ich wprost, czy nie chcieliby zmienić zawodu, czy nie chcieliby zostać funkcjonariuszami tych służb. Czyli w tym podejściu do kontrolerów NIK nastąpiła taka ewolucja, jeśli dobrze rozumiem, od postawy, co wy tam wiecie o naszej pracy, co tutaj możecie w ogóle wnieść do tego, jak postępujemy, do takiej postawy, to cenne i wartościowe, co mówicie. To znaczy, ja nie spotkałem się co prawda z tym takim zanegowaniem naszych kompetencji. Na początku raczej to była taka wątpliwość, czy my jesteśmy właściwi w ogóle jako instytucja, żeby oprócz kontroli budżetowej dokonywać kontroli realizacji zadań w tych służbach. I tutaj na tym polega ta ewolucja, że z tej wątpliwości, kiedy służby się przekonały, że my, szanując obowiązujący porządek prawny, pod żadnym pozorem nie wchodzimy w zakres spraw, które są chronione i do których to spraw kontrolerzy NIK-u nie mają dostępu. Przekonali się, że wchodzimy w ten zakres spraw, który, jeśli chodzi o organizację, jeśli chodzi o sposób funkcjonowania, z pominięciem, jeszcze raz powtarzam, bardzo mocno podkreślam, pracy operacyjno-rozpoznawczej, każdy inny zakres i ustalenia są dla nich po prostu już interesujące. Szefowie tych służb mają po prostu bezpłatny audyt zewnętrzny, profesjonalny, gdzie wykazujemy, na co też już zwracają uwagę, pewne wady i uchybienia o charakterze systemowym. Często jest takie przekonanie, że my wchodzimy tutaj, żeby na siłę znaleźć winnego. Oczywiście artykuł 53 nie pozostawia wątpliwości. Musimy wskazać osoby odpowiedzialne, ale to jest jeden z elementów naszej kontroli. Kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli coraz częściej zwracają uwagę na wadę o charakterze systemowym, polegające na tym, że czy to będzie ten człowiek, czy inny niefunkcjonujący mechanizm i tak będzie prowadził do tego, że cel jest osiągany albo poprzez wydatkowanie zbyt dużych pieniędzy, albo, co gorsza, nie jest realizowany w ogóle. A gdyby mógł pan, o ile to możliwe, konkretnie powiedzieć, w czym taka kontrola NIK może służbom specjalnym pomóc? Jak może usprawnić ich działanie? Jesteśmy na końcowym etapie po wcześniejszej kontroli rozpoznawczej, moim zdaniem bardzo ciekawej kontroli dotyczącej porównania systemu, jeśli takowy w ogóle jest, przyjęcia do służby i przygotowania funkcjonariusza do pełnienia zadań służbowych w tym pierwszym newralgicznym trzyletnim okresie służby przygotowawczej w tych czterech najpoważniejszych służbach, czyli Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Policji i Straży Granicznej. Nie zdradzę wielkiej tajemnicy, bo za chwilę będą publikowane te wyniki, ale jeśli porównamy system naboru do służby, to już teraz możemy powiedzieć,
że on jest bardzo zróżnicowany od bardzo dobrych wzorców, czyli my możemy pokazać tak zwaną wartość dodaną do takich ustaleń, które powodują, że trzeba się ustrzegać tego rodzaju błędów, jakie popełniają służby. No to jest konkretna korzyść. W ogóle jeśli mówimy o służbach specjalnych, to nie sposób uciec od problemu, którym być może, jeśli kolegium NIK-u tak zdecyduje, pozytywnie zareagujemy na wniosek Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, która zwróciła się z wnioskiem do pana prezesa o przeprowadzenie w przyszłym roku przez NIK kontroli planowej dotyczącej nadzoru nad służbami prowadzącymi pracę operacyjną. I ponad wszelką wątpliwość włączymy się w dyskusję, która trwa, jak ja pamiętam, już od kilkunastu lat, czy nie czas, żeby w demokratycznym państwie prawnym zakres, metody i sposoby wykonywania pracy operacyjnej rozpoznawczej dla wszystkich służb prowadzących tą pracę nie powinny być ujednolicone w ramach ustawy o czynnościach operacyjnych rozpoznawczych. Te projekty z jednej kadencji Sejmu na drugą przechodzą, natomiast myślę, że to, co pan pyta, to jest istota sprawy, na ile te systemy, które cząstkowe działają w każdej innej służbie, one są kompatybilne i czy mamy system służb specjalnych, no i czy mamy nadzór systemowy nad tymi służbami. To jest takie pytanie, które myślę, że jeszcze stoi przed Izbą.